Dzień dobry. Pani doktor Popławska? Tak, bo co? Bo ja mam numerek 2974. O, dziękuję. Przepraszam. Co słychać? To chyba ja powinnam zapytać, co słychać. Dlaczego? Bo jestem laryngologiem. Pan przyszedł do mojego gabinetu, zapewne na badanie słuchu. Więc to chyba ja powinnam zapytać, co słychać. A zatem zapytuję, co słychać? A dziękuję, wszystko w porządku. To do widzenia. Ale ucho mnie bolało. Kiedy? A, jakieś 3 lata temu. I dopiero teraz pan przychodzi? No bo jak mnie 3 lata temu bolało, zapisałem się do specjalisty, termin dostałem na dziś, no to jestem, żeby mi nie przepadł. Logiczne, logiczne. Ale teraz pan mnie dobrze słyszy? Doskonale. To do widzenia. A ten bulucha? No już go nie ma. No może wrócić. To mogę panu profilaktycznie przepisać rutinoskorbin. Na co? Na receptę. Ale przecież rutinoskorbin jest bez recepty. To mogę też panu nie przepisać. Ojejku, ale może też pani mnie profilaktycznie po prostu zbadać. Ucho mnie zacznie boleć, a termin dostanę za 5 lat. Dobrze, proszę wstać. Proszę. Proszę się ode mnie oddalić. Proszę powtarzać za mną. Woda. Kawa. Szarlotka. Do widzenia. Czy 3374? 3374! 3000! Się zapisują, nie przychodzą, a potem jest lament. Pani Popławska? Tak, bo co? Pytanie słuchu. To dlaczego pan nie wchodził, jak przed chwilą wołałam? Proszę? Proszę. Proszę. Pan na badanie słuchu? Pan. Na badanie słuchu. Nazwisko? Gacek. Gacek? Nie wierzę, Gacek przyszedł na badanie słuchu. Nie chce pan się do góry nogami podwiesić? Przepraszam, zmęczona jestem. Gacek. Imię? Jacek. Tak. Mogłam strzelać. Jacek Gacek. Dobrze. Do czego panu to badanie? Do pracy. Do pracy. Jacek Gacek potrzebuje do pracy. A gdzie pan pracuje? W Białymstoku. Moje gratulacje, ale co pan robi? A nic. Nic. Jacek Gacek bezrobotny. A nie. Powiedział pan, że pan nic nie robi. Bo obecnie jestem na urlopie bezpłatnym. O proszę, Jacek Gacek jest na urlopie bezpłatnym. Uhu, hu, a z jakiegoś to powodu? Uhu, hu, bo nie mam badań. Logiczne. W takim razie będę zmuszona zbadać pański słuch. Słuch, słuch, słuch. Niewyraźnie mówię, słuch, słuch, słuch. Mył pan dzisiaj uszy? Chyba tak. To znaczy chyba tak. Albo pan mył, albo nie. Myłem? No. Albo nie. Dobrze. Dobrze, panie Gacek, ja się nie będę z panem certolić. Mój dyżur nie jest z gumy, ja jestem po prostu zmęczona. Proszę wstać.
Proszę się ode mnie oddalić. Proszę powtarzać za mną. Jeden. Siedem. Źle. Siedem. Jeden. Źle. Zieleń. Jeden. Jeleń. Zieleń. Siedem. Osiem. Źle. Za głośno. Nie za głośno, tylko źle. Bliżej. Kropka. Kromka. Źle. Kreska. Kreska. Kropka, kreska, kropka. Kromka, kredka, kromka. Źle. Bliżej. Koperek. Szczypiorek. Przepraszam. Ostatnia szansa. Oko. Koło. Źle. Źle. Strzelał pan w oko, trafił pan w koło. Źle. Wszystko jasne. Pan czyta z ruchu warg. Pani czyta z ruchu warg. Pan czyta z ruchu warg, bo pan jest głuchy jak pień. Proszę? Jest pan głuchy jak pień. A to dobrze czy źle? Raczej źle. Raczej nie. Podpisze mi pani papiery, bo chciałem do roboty wrócić. To zależy, gdzie pan pracuje. Miałem stoku. No już wiem, ale dokładnie. Jak to w robocie? Raz dokładnie, raz niedokładnie. Dobrze, ale w tymże białym stoku konkretnie, gdzie pan pracuje? W Filharmonii. Nie podtrzymam tego, nie podtrzymam. Jacek Kacek z takim słuchem pracuje w Filharmonii. A na czym pan gra? Mickiewicza 2A. Tak. Ale na... Na czym pan gra? Na trójkącie. Na trójkącie. Siedzę koło talerzy. No właśnie. Siedzi pan koło talerzy i dlatego ma pan chore bębenki. Dokładnie. Tak. Skąd pani wie? Bo ja jestem laryngologiem. Tak. Tu mam talerze, tu mam bębenki, ja po środku oni napieprzają. Tak. Ci napieprzają, ci napieprzają. Pan w środku. I uszkodzili panu trąbkę Eustachiusza. Kogo? Eustachiusza! Spotkam po zdrowie! Proszę, panie Gacek, ja panu te badania podpisałam. Mi jest i tak wszystko jedno, ja do Filharmonii nie chodzę. To... Może to będzie nawet zabawniej. A kiedy mam przyjść do kontroli? Nie potrzeba, nie potrzeba. Jedyne co, to jak pan już wróci do pracy, to radzę się przesiąść. Proszę? Radzę się przesiąść! Jestem za miesiąc!